I startujemy, słuchajcie, startujemy, lecimy w tym momencie w kosmos. Zombiaki w kaskach w ogóle, o co to chodzi? Cześć, siemanko, z tej strony Enzy. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć rakietę kosmiczną i jak polecieć w nią w kosmos. W kosmos, do kosmosu, bez używania modyfikacji, także zapraszam. Już teraz możesz zostawić łapkę w górę, byłoby naprawdę fajnie, dziękuję. Jeżeli taką łapkę zostawiłeś, możesz kliknąć sobie przycisk od subskrypcji, możesz kliknąć sobie także dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia, żeby nie przegapić najnowszych odcinków. No i słuchajcie, dlaczego dzisiaj odcinek jest bez kamerki, a to dlatego, że no niestety jestem chory, muszę siedzieć też w masce w tym momencie, słuchajcie. Więc przez najbliższy czas po prostu na kanale będą się pojawiały odcinki, ale niestety bez kamerki. Możecie napisać, co o tym sądzicie, czy może w ogóle nagrać filmy bez kamerki, bo może być może ona rozprasza. No zobaczymy, słuchajcie, tak jak mówię, jeszcze muszę siedzieć w masce, wyglądam tragicznie, a nie chcę was karać, bo i brzydkim ryjem, bo nie chcę mi się ogarać w tym momencie, także mam nadzieję, że tak będzie chyba nawet lepiej w tym momencie. I dobra, słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że całość możemy sobie stworzyć właśnie przy pomocy komend bloków. I tak jak pisaliście pod poprzednim odcinkiem, do tych rzeczy, tak jak tworzyłem właśnie w poprzednim odcinku windę, nie potrzebujemy żadnych modyfikacji. To jest całkowicie czysty Minecraft. W tym momencie mam wgranego tylko Optifine'a i nic poza tym. Także te komendy, które tutaj widzicie, one po prostu są wpisane w komend blokach, ale to jest taka sama komenda, jakbyśmy sobie wpisali po prostu timeset die, tak? To wszystko działa na takiej samej zasadzie, no nie musimy się bawić w żadnych plikach, więc no to nie jest taka modyfikacja. Rozumiecie, to fajnie grę, ale taką komendę sami moglibyście sobie napisać, także no nie ma tej prosto modyfikacji, żeby nie było potem spin, że na modyfikacjach coś robię. Dobra, słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że po stworzeniu właśnie czegoś takiego, a żeby stworzyć coś takiego potrzebuję komend bloka, oczywiście tą jedną bardzo długą komendę macie w opisie, możecie sobie skopiować na Minecrafcie 1.11.2, możecie tego wszystkiego sobie, to wszystko możecie użyć. No i słuchajcie, gdy mamy coś takiego stworzonego, dostajemy tutaj pod tą tabliczką receptury i te receptury będą nam niesamowicie potrzebne, bo najpierw musimy stworzyć silnik, słuchajcie, do naszej maszyny, do naszej rakiety. Do tego będziemy potrzebowali 4 żelazne bloki, 32 bloki węgla i 64 gunpowdery. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o crafting tego, jest naprawdę drogie, ale powiem wam, że to się naprawdę opłaca. Także no trzeba się trochę namęczyć w grze, żeby to wszystko zdobyć. Ale tak jak mówię, to nam wszystko zrekompensuje już cały lot i miejsce, w którym się znajdziemy po wylądowaniu. Także weźmy sobie jeszcze te 64 gunpowdery, wyrzućmy wszystko na ziemię. I tak, no i dostajemy teraz silnik. Skoro mamy silnik, lecimy dalej. Co mamy tutaj jeszcze, słuchajcie? Mamy tutaj 8 bloków żelaza, 4 szybki i 2 dźwignie. Także weźmy sobie dźwignię, gdzie będą dźwignie? Dźwignie będą tu. Mamy 2 dźwignie, weźmy sobie 4, ale to chyba, o, chyba takie szyby mają być, nie? Mi się wydaje. Okej, okay, i 8 żelaz. I to będzie chyba wszystko w tym momencie. Tak czy nie? Słuchajcie. Tu. Aha. Czyli chyba nie. Dobra, słuchajcie, nieważne, trochę mi się pomyliły żelaza i nie wiem, czemu wziąłem tylko 4. No dobra, słuchajcie, gdy mamy już takie 2 jajuszka, możemy stworzyć właśnie całą naszą rakietę, ale żeby jeszcze ją stworzyć, będziemy potrzebowali kolejne żelaza, bodajże 8 żelaz, i w tym momencie musimy wrzucić jajuszka razem z tymi żelazami i otrzymujemy rakietę na Marsa, słuchajcie. I wszystko powinno teraz działać jak najlepiej, plus to jakie są zalecenia, z czego udało mi się wyczytać przez autora mapy, żeby stworzyć taką rakietę gdzieś mniej więcej na 60 kratce, jeżeli chodzi o wysokość, więc wydaje mi się, że 63, 64 także będzie spoko, więc możemy sobie po prostu postawić prawym przyciskiem myszy, no i słuchajcie, mamy gotową rakietę, która, nie ukrywam, przypomina te rakiety, takie bomby, nie? Które przedstawiałem jakiś czas temu. No wszystko pochodzi od tego samego autora, The Red Engineera, także no sami widzicie, że jest delikatne podobieństwo, ale różni się to tym, że do takiej maszyny my już możemy wsiąść, słuchajcie. Będzie nam potrzebne jeszcze krzesiwo. I tak, słuchajcie, ja sobie siedzę teraz w środku, ładnie, pięknie, nic mnie nie widać, nie jestem po prostu schowany w całej tej rakiecie. I w tym momencie, żeby odpalić całą maszynę, żeby polecieć,
Wystarczy, że wyrzucę tą zapalniczkę na podłogę, także słuchajcie, chyba to zrobimy, co? Chyba już lecimy, wydaje mi się, że możemy już lecieć, także klikam Q i lecimy, słuchajcie. I lecimy w kosmos w tym momencie. Wow. Oj, trochę za głośno wam powiem. Okej. Bo trochę mnie to zagłusza. A nie chciałbym... O, w ogóle rakieta zniknęła. A nie, jest, dobra. Słuchajcie, jak to działa wszystko? Teraz wylecieliśmy. W pewnym momencie, tak jak też mówi autor komendy, po prostu znika dźwięk, tak? I to ma być efekt tego, że powoli po prostu zaczynamy opuszczać naszą atmosferę, zaczynamy być w kosmosie. Tak samo już teraz na przykład silniki nie palą. Czemu się nie widzę? Halo? A może wyłączę shadery i bez... Widzę się! Dobra! Już jestem! Okej! Słuchajcie, gdzie w tym momencie w ogóle jestem? Coś się popsuło chyba, mam wrażenie. Słuchajcie, niestety coś nie wyszło, nie wiem, czy to jest wina z źle wpisanej komendy, czy po prostu w wersji Minecrafta, ponieważ byłem na wersji 1.11.2, w tym momencie jestem na 1.11. Słuchajcie, wszystko już przygotowałem, zobaczymy, czy tym razem wszystko będzie działało tak, jak jednak powinno, i mam nadzieję, że też tak będzie, słuchajcie. Jeżeli nie, to mam jeszcze jedną właśnie komendę, która będzie umożliwiała nam lot w kosmos, także spokojnie, nie martwcie się, będzie to troszkę dłuższy materiał, ale... Ten lot w kosmos jednak się odbędzie, także no dobra, zobaczmy, co teraz z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że na 1.11 będzie od tak jak powinno. I dobra, poczekajmy. Troszkę to trwa, tak jak Direct Engineer też wspominał, bo ten świat musi się wygenerować, jeżeli chodzi... Znaczy świat, ta planeta, tak? Ten Mars musi się nam wygenerować. To wszystko, mam nadzieję, że wszystko już pójdzie teraz dobrze, kurczę. Oby, słuchajcie, gdzieś zniknęłem, nie wiem gdzie. Znowu Nimo rakiety. Okej, wróciłem, ale tak jak widzicie, niestety coś jest nie tak z tą komendą, także no niestety, widzisz, że to są takie bloki poukrywane wszędzie. Generalnie to powinno być obudowane takimi blokami z każdej strony. Taka zrobiona duża planeta, pełno tych mobów, tak samo gdy takiego moba sobie zabijemy, to będzie wypadać nam z niego surowiec, naprawdę różne surowce, i to jest całkiem spoko, bo diamenty nam z tego wypadają, znaczy z takiego marsjanina i tak dalej, więc to jest naprawdę git. Mamy też diamenty takie do znalezienia tutaj, mamy shulker boxa jakiegoś, ale no mówię, no niestety nie działa to tak jak powinno, szkoda, i mam... ja mam jeszcze tutaj taką skrzynię z elektron, żeby wrócić sobie do naszego świata, ale mówię, słuchajcie, zrobimy cięcie, ja przygotuję tą drugą komendę i mam nadzieję, że tamto będzie już działało tak jak powinno. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o drugą komendę, która już mam nadzieję będzie działała, jest ona stworzona przez Simapa, chyba tak się to czyta, mam taką nadzieję, słuchajcie. Już wszystko mam stworzone, oczywiście wszystkie linki macie w opisie. Dobra, słuchajcie, wszystkie przedmioty też już mam przygotowane do tego, żeby stworzyć całą tą rakietę. Słuchajcie, mamy ja już koktury, już jest gotową rakietą, ale tutaj się różni ta komenda od poprzedniej tym, że musimy sobie wytworzyć jeszcze taki... hełm dla kosmonauty, tak? Taki kask, żeby nic tam się nie stało, słuchajcie, w kosmosie, bo niestety w kosmosie jest próżnia, tak jak dobrze wiecie, i jest to fajnie zrobione, że taki kask jednak potrzebujemy do tego, żeby to wszystko działało, więc wyrzucamy obydwie rzeczy razem i otrzymujemy taki właśnie hełm, słuchajcie, możemy go założyć i w tym momencie mam no po prostu kask na głowie, tak? Weźmy sobie jeszcze tego wszystkiego redstone'ową pochodnię i dobra, możemy sobie postawić taką rakietę już gdzieś. Powinna ona wylecieć i powinno wszystko działać. Mam nadzieję, że tak będzie, bo głupio przedstawiać komendy, które nie działają, tak? Więc mam nadzieję, że ta komenda wszystko uratuje. Także dobra, słuchajcie, kliknijmy sobie tutaj. Możemy do niej wejść do środka, tak? Czy jak do niej wchodzimy? Okej, wszystko działa. F5, no niestety siebie nie widzę w środku. Wyrzucamy pochodnię i startujemy, słuchajcie, startujemy, lecimy w tym momencie w kosmos. Okej. Jeszcze ściszę sobie troszkę dźwięki. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, wszystko chyba działa, bo w tym momencie jesteśmy w kosmosie już. Naprawdę bardzo wysoko. I wygląda na to, że wszystko jest okej. Kurde, fajnie, mam nadzieję, że będzie działać, słuchajcie. Oby, bo jesteśmy... No niby w kosmosie, wszystko wygląda tak, jakbyśmy już byli. Dobra, niech nam się wytworzy cały ten świat. Znaczy świat, w zasadzie no sam Mars bodajże, tak? Czy to jest Księżyc? Chociaż wydaje mi się, że tutaj będzie to Księżyc. Przynajmniej tak jest napisane w tej komendzie, ale... Co to będzie, nie wiem.
Okej, coś tam na dole jest, słuchajcie. Coś się tworzy, mam laga delikatnego przez to, że to się wytwarza. No dobra. Ej, wygląda to mi bardziej na słońce niż na księżyc, nie wiem. Nie wiem jak wy, ale... A mi to wygląda bardziej na słońce. Przynajmniej tak z dołu to wygląda. No dobra, niech ta rakieta nam się opuszcza w dół. Bo chciałbym już zobaczyć, co tam będzie, słuchajcie. Co możemy znaleźć na takiej planecie. No dobra. No twórz się, halo, szybko! Oj tak, już tyle czasu minęło. Stu. Dawaj w dół rakieto. Słuchajcie, co się stało? W ogóle wypadłem z tej rakiety. The fuck? Dobrze, że żyję. Wow. Ej, a co tutaj się dzieje? The fuck? Ej, słuchajcie. Tutaj nie ma grawitacji w ogóle. Zobaczcie, niby... Ej, w ogóle za cicho trochę jest. Weźmy sobie głośniej to wszystko, dajmy. Słuchajcie, nie ma tej grawitacji. Gdy podskakuję, strasznie długo opadam. W ogóle widzę, że tutaj też są zombiaki, które... Co? The fuck? Zombiaki w kaskach w ogóle, o co tu chodzi? One mają elytrę. Ej, halo. Evolved zombie, okej, zabijmy sobie tego zombiaka. Zobaczmy, co z niego nam wypadnie, słuchajcie. A mam wrażenie, że ta elytra powinna nam wypaść. Ej, nie wypada nam elytra, halo. Czemu tak? Być może z następnego takiego zombiaka nam wypadnie elytra. Ale tak jak widzicie, w tym momencie znajdujemy się na... Chyba księżycu, słuchajcie, to chyba jest księżyc. Tak? Tak, no księżyc. Autor twierdzi i nazwał to księżycem, także no jak widzicie, no znajdujemy się na księżycu. Dobra, słuchajcie, a co znajdziemy ciekawego w środku tego... Ej, halo, nie mogę podskakiwać, to jest lipa. Co znajdziemy w środku takiego księżyca, słuchajcie, co tutaj ciekawego będzie, bo podobno też coś tutaj jest i opłaca się tutaj lecieć. I tak jak mówię, słuchajcie, w momencie, gdy już zejdziemy sobie do środka takiego miejsca, o, słuchajcie, znaleźliśmy tutaj lapis i im głębiej będziemy wchodzić, tym będziemy znajdywać coraz to bardziej różnorakie surowce. Tak jak widzicie, mamy tutaj nawet diamenty, więc moim zdaniem naprawdę bardzo spoko opłaca się tutaj lecieć, żeby zdobyć parę takich rzeczy mimo wszystko, bo żelazo, które tutaj znajdzie, prawdopodobnie nam zrekompensuje tą ilość żelaza, którą musieliśmy użyć do stworzenia całej tej rakiety. No ale dobra, słuchajcie, w momencie, gdy już tutaj dolecimy, gdy weźmiemy sobie wszystkie te surowce, pozbieramy, możemy po prostu... Ej, wylećmy stąd jeszcze, chciałbym stąd wyjść, ale mam problem z tym skakaniem, niestety. Okej. Okay. I w momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, gdy już tutaj się dostaniemy i zabierzemy wszystkie rzeczy, musimy zabić... wow, to może zamiast szkielet. Musimy zabić moba, który wydropi nam elytrę. No i słuchajcie, weźmy sobie elytrę może. Załóżmy, że taka elytra nam wypadła po prostu tutaj z jakiegoś moba. I dobra, czy... Ej, tu, nie tutaj, halo, elytra tutaj. Czy możemy dolecieć naszego świata w tym momencie? Aha, tylko problem jest taki, że... Bab Gayboda, także musiałbym go wyłączyć. Ale wolno spadam strasznie. Halo, to nie ma przyciągania w ogóle. Halo! Czekajcie, jesteśmy tutaj. Ale ta elytra w ogóle nie działa mi, słuchajcie. Jak ja mam stąd spaść? Stąd się nie da spaść w ogóle. Oh fuck. A włączmy sobie game moda i na game modzie... też się nie da, halo! Ja pierdzielę, da się stąd spaść? No da się chyba. Zobaczymy, czy w ogóle dolecę tutaj do naszego świata, czy nasz świat jest na dole. Tak, jest na dole, także spoko, także wszystko działa tak jak powinno. Słuchajcie, mam nadzieję, że komenda wam się spodobała. Jeżeli tak, koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować kanał już teraz, żeby być na bieżąco. Możecie wbijać na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Także siemanko, cześć, pa pa.